Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy polską ligę w NBA 2K25. Przed nami na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli 24 sezon. W poprzednim odcinku, w poprzednim sezonie mistrzami zostali Kapital Warszawa, a więc oni są już drugi raz w swojej historii, w historii ogólnie ligi w sumie mistrzami. Oni w finale pokonali, już nawet nie zapomniałem dokładnie kogo. Oni w finale pokonali chyba, tam miałem widzieć że Diamant Gliwice, bo właśnie kojarzyłem, że Lebron był w finale, a więc oni mi wygrali, Diamant Gliwice przegrali w finale, ale Diamant Gliwice to jest młoda ekipa, oni jeszcze na pewno wrócą i będą na pewno nieraz w finale myślę i pewnie też wygrają na pewno prędzej czy mistrzostwo, więc też jedna rzecz, która się nie zmienia, cały czas Koziołki Poznań, Forteca bydgosz i i jeszcze Port tak, tak, po Szczecin, te drużyny jeszcze nie, nigdy nie wygrały mistrzostwa, z tych oryginalnych, które zaczynały na początku, w pierwszym sezonie, bo wiadomo, że tam potem mieliśmy Expansion Team'y Jak na przykład, na no w sumie, jeśli chodzi o Expansion Team'y, Rekiny dynia wygrali Z Expansion Team'u nie, nie wygrali Pierwszy Expansion to chyba był Rekiny Dynia i... I Częstochowa chyba, klasztor. Oni nie wygrali Przynajmniej zobaczę, jeśli chodzi o te Expansion Team'y Które jeszcze nie wygrały mistrzostwa, to byłyby Słońce to oni chyba nie wygrali tam mi się wydaje, że słońce teru nie wygra. Na pewno Gorzu Wielkopolski nie wygrał. I to w sumie to tyle byłoby. Tylko te dwa expansion teamy byłyby tutaj. A nie, w sumie rekiny, tak, Rekiny, rekiny Orły i... Słońce to były trzy expansion teamy. Bo po 8 oryginalnie. Więc gdy nie wygrałem dwa razy już, Gorzów nie wygrał. Eee, słońce to nie wygrali. Gwiazda Radom nie wygrali. Cluster nie wygrali. I ktoś tutaj był expansion teamem? coś so diament. tak więc tylko w sumie właśnie tylko tak tylko jeden expansion team wygrał jak na razie tak to wygląda a Forteca bydgosz to jest jedyna też tak w ogóle oryginalna drużyna z tych pierwszych właśnie 16 która nie była nawet jeszcze nigdy w finale więc tak to wygląda więc ja zawsze zostałem mówiłem. ja za nich trzymam kciuki bo tak jak już mówiłem chciałbym żeby te drużyny też sobie wygrały byłoby na pewno fajnie jeśli chodzi o rostery jeśli chodzi o rostery Zerknie nie powiem, jak to wygląda. Capital Warszawa, czyli obecni mistrzowie, tutaj nie ma żadnych dużych zmian. Steve Nash, Elton Brand i Marion Szamerion, który akurat jest skonduzywany to poważnie, więc on przez większość sezonu nie będzie grał, więc to są na pewno duże problemy dla nich, ale jeśli dadzą radę się, jakby, można powiedzieć, doczołgać do, do playoffs, to wtedy on wróci i wtedy będą na pewno wtedy będzie dla nich szansa na mistrzostwo kolejne od Wrocław, tutaj Lar Hutch, a to jest też. Zespół, który jest cały czas w tym etapie przechodzenia w rebuild, może powiedzieć, aby są w rebuild, na początku rebuildu, jakby cały czas Choć wydaje mi się, że Hatchsa powinni by wymienić i próbować jakiś młodych zawodników albo piki fajnie zdobyć Bo jeden właśnie jest troszkę starszy, tak samo potem ten też ten Bolden Rycerze zielona góra, tutaj Abdurahim McDyess i młody CP3 Puszcza białej tutaj Dwayne Wade, Mike Beebe, Dwight Ward, więc całkiem fajna ekipa, na pewno tutaj jeśli chodzi o tą trójkę, też Chris Kaman. Fortesa tutaj Chris Weber Ray Allen, Jalen Rose Klasztor Częstowa, tutaj Jason Kidd Piraci Gdańsk, Jason Terry Eddie Jones, Marcus Camby Reking Dynia, Garnet Tutaj i reszta można powiedzieć Jan Gliwice, tutaj Lebron Stojakowicz, Stadmeyer, Parker Crawford, Richardson, no tam wiem już O tym, zdziwiłoby mnie gdyby oni nie wygrali to, Gdyby ten skład nie wygrał przynajmniej jednego Mistrzostwa Orbegożów Wielkopolski, tutaj Bilups, Ilgauskas i Stackhouse, Kopalnia Katowice, Marbury, Arenas, Ming, Szczerbiak, Bosz, też właśnie fajna, naprawdę młoda ekipa. Pior Kielce, tutaj Kobi, i reszta. Smoki Krak tutaj Shaquille O'Neal, Baker. Zakończył już swoją karierę Gary Payton po poprzednim sezonie, w poprzednim odcinku. Czerwoni Łódź cały czas są najgorszą drużyną w lidze. Tygrysy Lublin, Anton Jamis są tutaj gwiazdą. Kingsroch, tutaj cały czas Tim Duncan, Allen Iverson, Corey Maggette, też Andre Miller. La France, Devils Opole. Hamilton, Pałka, Sol i już Pani Hardway nie jest największą gwiazdą stricte overallowo, ale cały czas fajne takie big free mają. Kociołki Poznań, Kenyon Martin, Manu Ginobili, gwiazda Radom, Paul Pierce, który ma 99 overala, czyli jest chyba najlepszym zawodnikiem w lidze w sumie, tak stricte overallowo. Wilk Rzeszów, a jest też inny zawodnik 99, czyli Wielki Rzeszów mam zawodnika 99 i 98. Ja bym troszkę ta skład był szerszy, mam czterech fenomenalnych zawodników, a potem no nic, to jest taki problem ich na pewno. Porty stretch. Tutaj Carmelo Antony jest najlepszym zawodnikiem. Słońce to jest Mashburn. Johnson Camp. Kapitał Wasza to już widzieliśmy. Więc możemy zaczynać. Możemy zaczynać. Przejdźmy na. A no w sumie przejdźmy już na grudzień. Widziałem też e, komentarz odnośnie oglądania tych meczów. Odnośnie symulowania. Myślę, że cały czas i tak zostałem w miarę przy po pierwsze oglądaniu tylko tych e, potencjalnych Game Six, Game 7. Jeśli chodzi o mecze, a jeśli chodzi o długość, no to pewnie i tak zostało tak w miarę około minuty jednak. No bo. Jednak załóżmy, że przed może być tak, że. Nie wiem, każdy mecz będzie równy, będzie dużo tych jakby meczów do oglądania, to by naprawdę mogło długo mi zejść i jakby nie chcę, żeby to jakoś mega, mega, mega długo trwało, jakby, więc myślę, że zostanę w miarę tak, jak to robię. Konferencja Północna tutaj Fortessa Białegosz, oni rok temu też byli mocniej. jeśli chodzi o sezon zasadniczy, razem z nimi tutaj Kapital Warszawa, Rekiny Gdynia, Kings Olsztyn, Puszcza Białystok, Port Szczecin. Rycerze Zielona Góra, Słońce Torin, Poza Prajewsk, Belywie, Piracik, Dając, Koziołki, Poznań i Orły Gorzów Wielkopolski. Jeśli chodzi o południe, tutaj Wielki Rzeszów 10-0, czyli jak widać, nieważne, że nie jest to głęboki skład, bo ważne, że mają gości na przykład 99 i 98 w składzie. Potem kopalnia Katowice, Diament Gliwice, Piorun Kielce, Klasztor Częstowa, Tygrysy, Lublin, Smoki, Kraków, Debil z Opole, Poza plejows, Łódź, Wrocław, Radom, czyli bez niespodzianki na pewno Łódź i Wrocław. A Radą, no myślę, że jest to dla mnie troszeczkę niespodziankę, że jednak aż tacy słabi są. No jednak, jak masz 99% razy zawodnika, powinieneś być troszeczkę lepszy, wydaje się. Teraz przejdźmy na początek stycznia. Widziałem też komentarz odnośnie tych expansion teamów. Odnośnie np. dodania czterech, na drużyn. Ale myślę, że zostanę przy dwóch, jednak, nie chcę, Bo jednak, no, kilka tych expansion są. Prawdopodobnie też tak w ogóle dzisiaj, jakby. Może dzisiaj nie będzie nowych drużyn, tylko dzisiaj, jakby. Będzie ankieta, może powiedzieć, tak, bo tak bym to powiedział. I właśnie w następnym odcinku stworzę, aby nowe nowa potencjalnie na nowe expansion. Bo w sumie. Yy, nie pamiętam właśnie dokładnie, już ile te drużyny są, ale właśnie przeszedłbym na przykład na. Biały Glewis. Na przykład Pages tak, i tutaj. Parker był długo, jakby, więc no. Najpóźniej 2001 rok, no właśnie, więc już kilka lat tych minęło, więc będziemy mogli potencjalnie już na. Na długo właśnie tak, w następnym, odcinku, w następnym odcinku już przygotuję nowe drużyny, więc będzie ankieta. I myślę, że zostanę przy dwóch, z tego względu, nie kram, że ja bym dodał tak po cztery drużyny, to by to naprawdę wyszło dużo. To jest jedna rzecz, plus właśnie widziałem tam o tych free agentach, ale odnośnie free agentu, że właśnie dużo jest takich na przykład dobrych free agentów. Nie patrzyłem w sumie, na, zapomniałem popatrzeć na początek tego odcinka, ale to jest coś, co jest też w innych, jakby, erach. W modern że też to się zdarza, że właśnie. Wielu dobrych zawodników zaczyna sezon jako free agenci, bo to jest to wszystko z tymi finansami. Jakoś ten Salary cap to jest coś, czego aż tak mega nie pojmuje bardzo dobrze, tym bardziej że teraz jakieś nowe zasady zostały zmienione, ale właśnie to nawet Modern Erze jest tak, że często... Dobrzy zawodnicy 7 free agency, więc to by to aż tak nie zmieniło. A ja wolę właśnie dodawać po tej jednej drużynie na, na konferencję, po dwie, jakby, co expansion. No bo jeszcze kilka tych expansions będziemy mieli, więc ja bym właśnie dodawał po cztery drużyny, po dwie na konferencję, to byśmy wyszli gdzieś z 20 drużyn, to jest 40 miast. Myślę, że aż jakby no. No nie chciałbym aż tak nie ukryłem, żeby to tak, to aż tak szerokie może powiedzieć, bo ja bym jeszcze właśnie mógł zmienić, a niestety właśnie te jeden, jeden rzecz, co najbardziej mnie boli odnośnie tej ligi polskiej, to to, że. Ja myślałem na początku, jak tworzyłem, że będę mógł zmienić później ilość meczów. Więc ja dodałem właśnie tam chyba 42, 4 mecze na początek. Z myślą, że na początek, jak będzie mało drużyn, to chcę, żeby było nie 82 mecze. A potem chciałem właśnie to zmienić na 82, no, ale niestety właśnie nie mogę tego zmienić. Ale to jest nauczka na przyszłość i będę wiedział przynajmniej. Jak będę no, uczyć się na błędach i właśnie wiem, że jak będę na, na przykład za rok, bo nie ukrywam, że Polska i to jest coś, co bym z miłą chęcią tworzył co roku nawet. Nie wiem, czy konkretnie te same drużyny będą na przykład co roku, ale... Tak właśnie może będę stworzył coś, czy tam polską ligę, czy ogólnie jakąś stworzoną ligę. Na przykład właśnie, nie wiem, na przykład stworzenie też Euroligi, jakby to już na bazie prawdziwych zespołów. Nie będę tworzył własnych zespołów, albo, ale w sumie pamiętaj, jakby... Ogólnie to też nie byłoby najgorsze, na nie wiem, Tworzyć jakby z całej Europy, albo całego świata nawet, jakby, nie wiem... Zrobić ligę, jakby cały świat, może powiedzieć. Tutaj pokażę, jak te konferencje wyglądałem. Myślę, że właśnie ogólnie złożenie, złożenie właśnie takiej ligi z całego świata też byłoby z czymś fajnym, naprawdę jakby ogólnie, jakby liga właśnie, e, liga koszykarska całego świata i tam tylko właśnie tamte już może bardziej nie byłoby miasta, a kraje by reprezentowały bardziej czyli coś w tym jak mistrzostwa świata, tylko że właśnie jakby takie, które trwają co rok, może powiedzieć jakby no, to też byłoby taki pomysł. no Na pewno można właśnie takie różne stworzyć ligi, jakby z różnymi pomysłami. Więc nie wiem, czy będę tworzył co roku Polską Ligę, może będę właśnie inne robił, może w tym roku, może jeszcze znaczy w 2K25 jeszcze zrobię, przed, nie wiem, Euroligę albo coś innego. Pomyślę, choć to właśnie no. Polska Liga pokaza mi to, że to dość długo schodzi, więc nie ukrywam, żeby ja nie. Nie będę to tak robił szybko, bo wątpię, że w tym roku jeszcze to zrobię, jakby, bo zakończę pewnie tą Polską Ligę, no nie wiem. Albo w październiku, albo w listopadzie. Zakończę. No i wątpię, że będę chciał robić polską jakąkolwiek inną ligę jeszcze w tym roku, jak już to pewnie następny dopiero, bo tak jak mówiłem, schodzi to troszeczkę, nie ukrywam. Ale jednak jest właśnie wiele karier, które bym po prostu wrócił do prowadzenia drużyn też bym z miłą chęcią i właśnie w różnych erach prowadził te drużyny. A więc tak, MVP faworytem do wygrania nagrody MVP jest LeBron James. Na obecną chwilę. Rookie of the dla Marcus Aldridge Six of the Kirillenko, bo jest dla Garneta Team Duncan Defensive Player of the Year Most improved Michael Pietrus, czy Pietrus, nie wiem do jak to się Player of the year, Paul Pierce. Możemy przechodzić dalej na Transaction Report, przejdziemy za chwilę. Trade Deadline, nie wiem w sumie, kiedy będzie. Czy możemy widzieć ten trade Deadline, czy nie? Nie wiem, kiedy będzie. Trade Deadline, ale za chwilę się okaże, bo powinienem pokazać w sumie za chwilę. To pewnie jest albo 18 albo 20 pewnie, ile to właśnie tego nie widać, A więc za chwilę będziemy właśnie wiedzieli. 20 czy 18, za chwilę się dowiemy, 18, dobra. Więc teraz zobaczmy, Transaction Report, czekaj, duża wymiana, Rodney Rogers i Kobe Wingate za Gatlinga i Ross'a, Szczerza Williams i Grimes za Andersona Sassera, Shaquille O'Neal za Millera, wow. No i to jest definicja potężnej wymiany. Shaquille O'Neal właśnie został wymieniony i trafia do zespołu, gdzie jest Allen Iverson i Tim Duncan. To brzmi zabójczo. Shaquille O'Neal i Tim Duncan w frontkorcie, to, to powinno być nielegalne, to powinno być zakazane. Shaquille jednak już jest post, post-prime, można powiedzieć. Gdyby to, to prime Shaquille O'Neal i prime Tim Duncan, to byłoby nielegalne. Jeszcze tego dokładając Allen Iversona. Do Krakowa powędrał Andrej Miller, no... Szalona wymiana dla mnie. Jestem w szoku, że Kraków się na to zdecydował, ale to zrobili. Jedna z największych, najbardziej szalonych wymian, może w tej, w historii tej polskiej ligi, w sumie, jak tak myślę. Zdecydowanie. Na pewno wymiana, której bym w życiu się nie spodziewał. W życiu bym się nie spodziewał takiej wymiany, naprawdę. Ale jest. A ta wymiana się wydarzyła, naprawdę. No dobra, kontynuuję. Przejdźmy na All-Star Weekend. Ruki z Pokonem Sophomorów. Martin Goza tutaj był jako Ruki. Czyli wcześniej też jest sezon dopiero pierwszy. Czyli Marcin Gortat był wydraftowany rok wcześniej, teraz dopiero ground. On jest właśnie w King's Ocean, czyli on jest pewnie Sixmanem. On jest z rezerwowym Shaquille pewnie. zapomniałem o tym, że Marcin jest w Olsztynie. Sophomore to nie Chris Paul. Dobra, idziemy dalej: free point contest. Jackson z Lublina, a Battle z Białego Stoku. Sam Dunn contest winner. Mecz gwiazd wygrywają. Wygrywa konferencja południowa. I MVP byłby Paul Pierce pewnie. Kontynuujmy. Przejdźmy na początek lutego. Fawertem do wygraje nagrodę MVP czas LeBron, Rookie of the Year LaMarcus Aldridge, Sixth mile of the Year Kirilenko, ale najwersą defensive player player of the year, Most Improved Devin Harris, Clutch Player of the Year Paul Pierce. Konferencję połud północną prowadzi Kapitał Warszawa, potem puszcza BS Fortec King, Gołsztyn, Rekin, Gdynia, Piraci Gdańsk. Po trzecim top 8 kończą Słońce Toruń, poza play z Rycerze Zielona Góra, Koziołki Poznań, Orły Gorzów Wielkopolski. Konferencja południowa, tutaj Wielki Rzeszów, Diamant Gliwice, Kopalnia Katowice, Piorun Kielce, Piorunkielce, Raków często Miałem powiedzieć: to często oczywiście, Tygrysy Lublin, Czerwoni Łódź, Gwiazda Radom, Poza Playoffs, Smoki Kraków, Devil Zopole, Odra Wrocław. Odra jest najgorszą drużyną, tak jest, ale Orły Gorzów Wielkopolski z nimi walczą też na pewno o to, kto będzie najgorszą drużyną. trzeci na początek marca. Niektóre drużyny, tutaj pewnie. Liderzy konferencji już będą mieli playoffs zapewnione. Faworytem do wygrania nagrodę MVP jest cały czas LeBron, więc wątpię, że już będzie mu to zabrane. No czy jest najlepszy? Nie wiem, szczerze nie wiem. Czy jest najlepszy, ale myślę, że overall jest. Nie nie, nie, nie mogę powiedzieć, że overall jest istoty. Nie po prostu może gra Lubi LeBron, bo nie wiem, jakoś, czy jak tak patrzę na tych innych, no to czy on jest najlepszy? Nie wiem. Może rekord drużyny pomaga dużo. Rajon Rondo jest nowym faworytem w walce o nagrodę Rookie of the Year. Sixth of the Kirillenko. Allen Iverson Defensive Player of the Year. Pietrus, most Improved. Clutch Player of the Year Paul Pierce. Konferencja północna. Tutaj na pierwszym miejscu Capital Warszawa. Ale to puszcze piasek, jak jedynie mają playoffs zapewnione. Dziwne, ale spoko. Potem Forcesa King Kings, Olsztyn, Rekiny Gdynia. Słońce Toruń, Koziołki Poznań, rycerze Zielona Góra. Poza playoff Sport Szczecin. Piraci Gdańsk, Gorzów, Wielkopolski, Konferencja południowa, tej już playoffs mamy: Diamant Gliwice, Wielki Rzeszów, Piorą Kielce, Klaster Częstochowa, Poza Playoffs, AF Top 8, Kopalnia Katowice, Czerwoni Łódź, To jest szalone dla mnie, Tygrysy Lublin, Gwiazda Radą, Poza Playoffs, Kraków, Opole Wrocław, Ale właśnie też szalone, że można mieć rekord 13-19 i być na szóstym miejscu, Więc naprawdę w tym roku mamy tylko 5 mocnych drużyn w chodzi o południe, Tylko 5 kontynuujmy na koniec sezonu, już przejdźmy. Wydal Warszawa prawdopodobnie wygrałem północ tak pewnie jest oni pewnie wygrają północ i tak jest za nimi razem razem z nimi w playevs będą Porsche, Forteca być King's King ten Rekin Gdynia, Koziołki Poznań, Słońce Toruń, Rycerze Zielona Góra, a poza tym Sport Szczecin, Piraci Gdańsk, Orły Korzo Wielkopolski, więc na pewno Szczecin dalej nie wygra, a Koziołki wątpię no jedyna nadzieja jest Fortecy Fortecy, że mogą wygrać, potencjał albo być przynajmniej w finale Konferencja południa tutaj wygrywałem Diament Gliwice. W playoffs razem z nimi Pion Kielce, Wilki Rzeszów, Kopalnia Katowice, Klasztor Częstochowa, no i potem jeszcze się załapali Kraków, Łódź, no Lublin walczy z e, Gwiazdą Radą jeszcze, a David Zopolej od razu poza playoffs. MVP League zostaje Lebron, James, tak jest, Rookie of the Year John Rondo, Sixth Man of the Year Kiri Lenko, Defensive Player of the Year Allen Iverson, to jest jego druga w ogóle nagroda, Defensive Player of the Year, czy się mylę? A jednak nie, choć w pewnie w jednym roku też na pewno mocno walczył, ale nie wygrał ostatecznie. Pietrus Most Improved, uh, Tom Folks, coach of the year. First team, second team, third team, all defensive First Team, all defensive Second Team, All-NBA Third Team, All-Defensive First Team, All-Defensive Second Team, All-Rookie First Team i All-Rookie Second Team. Tak wygląda drabinka playoffs. Możemy zaczynać. Czy zanosi się gdzieś na sweepa? No, południe to jest jeden wielki sweep praktycznie. Tu bez niespodzianki, mała niespodzianka, bez niespodzianki, bez niespodzianki. Tak bym to określił. No ciekawe na pewno. I tutaj też jeden sweep może być. No Dobra, walczą niektóre drużyny. A wszędzie mamy 3-1. Mamy 1, 3, 2. Nie mamy 2. Pojedynki, i mamy 3, 2. No dobra, więc przejdźmy do tego Białystok czy Katowice Czerwcowa. Najpierw, dobra, tu przechodzimy. Znaczy no, Katowice prowadzi chyba 3, No, oni prowadzi 3, 0. A właśnie doszło teraz do, do, do tego, że nawet pewnie będzie game 7. Pewnie będzie game 7. Tak, więc będzie game 7. Na pewno będzie game 7. A czy tutaj będzie game 7? No, zobaczymy. Nie to chciałem. Misklika zrobiłem, ale. Dobra, mamy Game7. Zrobiłem misklik, ale mamy Game7. Teraz... Tak, dobra. Właśnie powinno być takie pytanie, może powiedzieć, aby Simulate Through Day i tak dalej, że czy na pewno chce to zrobić. No, nie pytałem się. Jason Kidd jest To jest kluczowe. Największa gwiazda, klasztor często jest konduzowany. Więc no... Dziwne by było, aby kopalnia tego nie wykorzystała. Czy kopalnia zbliży się? Chyba nie, nie zbliżam się już na tyle. Czyli Clash to często wygrywałem pomimo, że grali bez... A nie, kit był, dobra, kid był, ale był kontuzjowany. No i nie grał za dobrze, ale wystarczyło, żeby pokonać ich. A więc tak to wygląda. Game 7 tutaj teraz. Białe Stoki Toruń. Dobra, teraz możemy wejść sobie w sumie minuta 27 sekund do końca. Mamy dokładnie remis, możemy zobaczyć jak ten mecz będzie wyglądał. Jak to będzie wyglądało. Gramy w białym soku, oczywiście, piłkę ma też e, Puszcza. Vince Carter, Mike Bibi. Tutaj też e, Vince Carter, czyli też tutaj jest Dwayne Wade między innymi. Też jeszcze tutaj ktoś jeszcze był dobry, Balance of Morning. Nie, Balance Morning był wymieniony to jeszcze był tutaj dobry? Davis Sfaulowany? Nie To był po prostu dobry wybrona lub blok Nie założę dokładnie Widzę, że tutaj Birdman jest e, w e, Słońcu to David West Szuka I znajduje Teraz Vince Carter Trójka I trafia Vince Carter Za 3 punkty Biaistek prowadzi Devin Harris Devin lub Devon, zapomniałem. Chyba Devin. Harris, spadanie. Marshburn kontra Carter. Marshburn, step back mały i nie trafia. Dwight Howard, też właśnie ten centrum, którego może być szukałem. Wiedziałem, że mieli dobrego centrum, go zapomniałem, bo właśnie w wymieni. Vince Carter, czy ponownie? Próbuję, Vince Carter. Podkosz, Vince Carter, sfaulowany. Ja On dwa to osobiste dla niego. Ten mecz nie jest za dobry w jego wykonaniu, ale co z tego, jak w końcówce jest dobrze, aby jeśli tak miał wygrać ten mecz, no to myślę, że nie jest w ogóle na to zły Vince Carter, bo... Może i miał słaby mecz ogólnie, ale to końcówka zawsze jest najważniejsza. No chyba, że nie jest oczywiście mecz równy, wiadomo. Jak jest mecz równy, to końcówka jest najważniejsza, więc wtedy najlepiej być jak na, na jak najwyższym poziomie. Marshburn. No potrzebuję punktów Toruń. Toruń potrzebuje punkty. Harris nie rzuci. Czy to jest Kemp? Tak, Czy to jest Kemp. To był... Ale no, nie zauważyłem to, szczerze, to był faul Czy to nie, co to jest w ogóle? To był defensive 3 second violation, chyba. Chyba tak. Skoro właśnie miałem ten rzut osobisty, jeden i bez tutaj innych zawodników w pejcie, paint około, około painta. Czyli miałem za darmo rzut osobisty, no i jeszcze miałem posiadanie. 28 sekund do końca. Piłkę do Harrisa pewnie będzie. Jednak nie, masz burn. Masz burn? Masz burn? Masz burn? Trafiał. Trafił. Trafił. Masz bez problemu. Dwa punkty przewagi. Półszewia jest tak. Paulowany będzie Mike Bibi od razu. Pierwszy rzut bez problemu celny. Drugi to samo. Sean Kemp. Dojrzę do Davina Harrisa. Zobaczmy co tutaj Toruń zrobi. Harris. Harris. To było głupie. Po prostu było głupie. To było bardzo głupie. Aż jakby nie kibicę nikomu z tych dwóch drużyn, ale aż boli widzieć. Jak prosty sposób, zmarnował szansę tutaj Harris. Mike Bibi ma kolejne rzuty osobiste. I trafia dwa razy. 6 punktów straty. No sytuacja słaba. No muszą trafić trójkę teraz Harris. Anderson Trójka I jest, jest trójka. No dobra, jest trójka. To jest Joe Johnson, tak? Stwarza chyba też Joe Johnson, wydaje mi się. Ice Joe chyba Tak jest też Joe Johnson. 6 sekund do końca. No muszą teraz faulować, liczyć, że nie trafią dwa razy naprawdę. To jest ich jedyna nadzieja, więc szansa jest praktycznie 1%. Karta stralowany. I Vince Carter ten mecz nie zamyka. Ale tak, tak trafił, zamknie. I to robi. Tak, no bo czasowo nie zdążył tego zrobić wszystkiego. Joe Johnson trafił, ale tak jak mówiłem, no nie zdążył nawet sfaulować tutaj pewnie. No tak, nie zdąży sfaulować, więc. Aj, szkoda mi Joe Johnsona, jego końcówka była fenomenalna, no ale nic, story nie odpada. Fenomenalna końcówka Joe Johnsona. On musiał liczyć na przedne sfaulowanie, musiał liczyć bardzo na to, że będzie kontakt. aby go sfaulowali, no to to byłoby to byłoby właśnie to, na co mogliby liczyć, ale nie udało im się zdobyć tego faulu, nie złapać tego faulu. A więc mamy drugą rundę, czyli... No czy jest jakaś niespodzianka? Myślę, że nie ma żadnej niespodzianki, tak jak dla mnie. No nie wiem, w sumie Olczyn, tak, Olczyn to jest niespodzianka, to mogę... zwłaszcza po wymianie poszaka, to jest... Jedyna niespodzianka. Zaczynamy drugą rundę. Kielce mają szansę jedynie sweepa, i tego sweepa nie zrobią. A czy teraz dadzą radę wygrać? Tak jest. A więc kielce w final konferencji 3, tutaj dobra. A więc często gliwice. Dobra, czy gliwice są w finale konferencji? Tak jest. Gliwice-Kielce w finale, bez niespodzianki tutaj. Białystok-Bietkoszczy, Białystok wygra. No a kibice nie Ukraina, tak już mówiłem, oczywiście z tych względów, że oni nigdy jeszcze nie byli w finale. Więc chciałbym, żeby byli, byli w finale w końcu. Na razie walczą o to, żeby był finał konferencji. To niesamowicie wysoko punktujący, że mecz. Bo mamy końcówkę bez dogrywki, mamy, mamy taką, taki wynik. Liczę, że forteca trafi, nie ukrywam, ale dobra, i tak wejdę. Myślałem, że wcześniej trafią. Białeś sobie ma piłkę, no dobra, to jest Vince Carter. Dopiero co się, oglądajmy Białej i wracamy do ich meczu. W tym razie mam innych, oczywiście, rywali. A ten mecz pewnie wygrałem, zakładam. 7 punktów, no. 7 punktów jeszcze jest oczywiście do odrobienia, ale wątpię, czy to zrobią. Choć mam Realę, na przykład, więc. Jeśli chodzi o shooting, wtedy, w tamtych czasach to pewnie najlepszy w lidze Jeśli chodzi o free point shooting oczywiście 5 punktów straty, 54 sekundy do końca Dwight Howard gra z Urazem Mike Bibi Podkosz Mike Bibi jest ewidentnie sfaulowany Po co mi to robią? Nie rozumiem prawda? czemu nie próbuje przynajmniej sfaulować, nie próbuje go zatrzymać Tylko się od razu poddaje i daje mu rzut osobiste Nie no, dziwne to jest dla mnie Mike Bibi się nie myli. Chyba jest teraz ten moment, żeby do Reja, ale najprawdopodobniej trójkę trafić Grace. No, on próbuje, ale nie trafił. Ale, a nie, a tak, mam piłkę Weber, ale. No, bo dobrze, ma faul Bo jednak nie wiem, czy jest sens i bić z Howardem pod koszem. Dwa celne rzuty osobiste od Webera: Dwayne Wade, Mike Bibi. Dziwne, że nie wchodził pod kosz, nie ukrywam, myślę, że mógł. Kaman, West. Tracą czas ewidentnie, bo oni wiedzą co robią. Bibi, Carter, Vince Stars przy piłce, Mike Bibi. Będą musieli już za chwilę rzucać, i to jest steal i ta trójka Ray Allena by mogła naprawdę dużo pomóc. Ray Allen. Thomas za trzy punkty. I trafia. Mamy trójkę. 10 sekund do końca. Tylko dwa punkty przewagi Białego Soku. No dobra. Mike Bibi sfaulowany. Przedtem trafił dwa rzuty osobiste. Czy da radę to powtórzyć? Jeśli ja tego nie powtórzy. I przynajmniej raz spoduje. To daje nadzieję. Daje nadzieję. Mike Bibi się na razie nie myli. Czy teraz się pomyli? Bez pomyłki. Mamy time Najlepiej szybko trafić trójkę. I myślę, że Real musi spróbować. Myślę, że muszą w końcu Ray'owi y Allenowi dać szansę. Bo kto jak nie on. To będzie Barry Allen. To jest Webber, czy kto to był? Nie wiem kto to był w sumie. Ale nie trafił, to jest najważniejsze i... Po meczu wydaje się. To był Pietrus? Nie, Pietrus faulował. Nie, nie wiem w sumie kto to, faulował, kto to znaczy rzucał. Nie. Po tych numerach nie każda każdego. A Mike Bibi ponownie trafi. Tutaj mam timeout czy nie? Nie mają, no to po meczu. Dobra, to idziemy dalej. Czyli będzie Game 7. No dobra, będzie Game 7. Białystok, Bydgosz. Mecz w Białymstoku. Zobaczymy czy ten Game 7 skończy się dobrze dla Bydgoszczy. Ja czy jednak niestety nie. Gdynia i Warszawa. Warszawa broni mistrzostwa. Czy zagrałem minimum final konferencji? No. Zobaczymy. Dobra, wejdźmy teraz minuta i 13 sekund. Jaki nigdy nie przegrywam jednym punktem, ale to oni mają przewagę 3 do 2, więc to Warszawa musi wygrać, żeby był game 7. I Warszawa przy piłce prowadzą jednym punktem. Aroyo. Aroyo. rzuca z pół dystansu i trafia. Bardzo pewny rzut, 3 punkty przewagi i minuta do końca tego meczu. Richardson nie, nie rzuca jednak, Bradley Striklank, który ma uraz. Teraz Richardson rzuca i trafia. Ale to było tak, właśnie miałem mówić: z pół dystansu. chyba i tak jest. 37 punkt był Richardson w tym meczu. Arroyo Swift, ale to jest faul, dobra. Będzie dziwne dość. Chyba, ja że nieintencjonalnie to zrobił. Wyglądałoby to było intencjonalne, ale może nie, nie wiem. Stromil Swift nie trafia. To jest duże. To jest bardzo duże dla rekinów. I teraz trafia. Dwa punkty straty tylko. 40 sekund do końca. Czy to Richardson będzie próbował? Richardson ma już 37 punktów. Teraz poda jednak Strickland. Richardson. Richardson rzuca i trafia. Jason Richardson. A już końcówka jego wykonaniu, To jest 40 punktów w meczu, w którym próbuje przypieczętować awans do finału konferencji dla Gdeni. Time odbierze Warszawa. Arion podaje do Arroyo Arroyo rzuca, nie, podaje do Swifta Swift pod koszem, step back, oj ciężki rzut No właśnie, bo to widać, no dobra, więc będą faule teraz na Gdyni I to Strickland jest faulowany. No ale jak trafi dwa rzuty to i tak oczywiście Warszawa ma cały czas szansę na trójkę, na remis I Strickland trafia dwa razy Arroyo Trójka na remis. Haroyo podaje. JR Smith, on umie trafić i tego nie robi, niestety. Niestety dla Warszawy tego nie robi. Rekiny Gdynia teraz sfaulowani. Jestem już bliscy bardzo awans do finału konferencji, ale najpierw nie trafiają. Teraz Strickland. Trafił. Dobra, cztery punkty. No jeszcze mam szansę. Ciężko, ale mam szansę jeszcze. Ale muszą coś trafić. Najpierw trójkę. I trójka jest. Jest trójka, dobra. No to robi się ciekawym To i tak będzie ciężki rzut, no jakby. Nawet jak gdy nie trafi te dwa rzut osobiste, to i tak będą musieli dziś prawie z połowy rzucać. I będą musieli liczyć, że jakoś wyrównają. Więc zapowiada się ciekawa pewna końcówka tutaj. Może jakiś najbardziej szalony rzut w historii tej ligi będzie. Bo właśnie to mówiłem, no najdę się trafią. Na jeśli trafię te dworze to to po prostu będzie to z praktycznie z połowy jakiś na, na dogrywkę. Stryk trawę. No tak mówiłem, no Polany rzut jakiś gdzieś z połowy na dogrywkę. I Arroyo z logo nie trafił, ale to było naprawdę Na takich legendarnych momentów to jestem y, może powiedzieć, nie obchodzi mnie to kto wygra. Bo nie mam tej faworytów swoich, ale po prostu dla taki legendarny moment tutaj jestem Jason Richardson, fenomenalna końcówka w jego wieku. Ten Kevin Garnet też 37 punktów. To był tylko on, on ta dwójka: Garnet i Richardson, tylko ofensywnie grali. I pora na kolejny game 7. Białystok i Forteca. O, Białystok chyba ich zniszczy, choć. No jednak nie. Forteca wraca. Na pewno. Forteca prowadzi wysoko. Jak na tą końcówkę tego meczu. Białysog, czy wróci? Chyba nie wróci. Chyba nie wróci. Nie wrócą. Nie wrócą, a więc Forteca Bydgoszcz w finale konferencji. No dobra, to jest krok w dobrym stro dobrą stronę. Pewnie. Chodzi tak, ja myślę, że ktokolwiek wygra ten matchup, tutaj myślę, że, już, że tutaj mamy mistrza przyszłego, czyli Gliwice lub Kielce. Gliwice robią sweep. No to chyba znam. Mój typ na mistrza, ale Forteca Bydgoszcz po raz pierwszy w ich historii w finale polskiej ligi. Problem taki, że mam Gliwice, ale na pewno brawa im się należą za to, że w ogóle tutaj są. ale chyba właśnie to będzie, to będzie sweep chyba Gliwice, myślę. Taki mój typ. Jednak nie będzie sweepu, ale będzie 3-1, tak jest. LeBron James idzie po swojego pierwszego ringa i ma dopiero 22 lub 3 lata. Więc. I ma taki zespół, jaki jak wiemy, jaki ma zespół. Jakby Diamant Gliwice, więc wiemy, że to jest zespół, który spokojnie może być dynastią. To jest spokojnie zespół, który. To jest naprawdę duży pretendent do repita. To jest duży pretendent do, do w końcu pierwszej drużyny od czasów odryw Wrocław, żeby zespół mógł obronić mistrzostwo. I duży pretendent też do, do nowej dynastii. Mieliśmy tam naprawdę jedną taką bardzo prawdziwą dynastię w postaci właśnie odryw Wrocław, która wygrała tam chyba cztery mistrzostwa na przestrzeni 5 lat, jeśli dobrze pamiętam. No, Kraków też, jakby tam mówiłem. Taka blisko dynastii, bo nie też chyba wygrają dwa mistrzostwa na przestrzeni trzech lat. No, ale tam mówiłem, no. Diamant Gliwice to jest potencjał na, na dużą dynastię. Chyba, że kogoś stracą, stracą oczywiście, podczas free agency. I stad jest zablokowany, ale to nic, bo to jest koniec. Diament Gliwice, mistrzami Polskiej Ligi w 24 sezonie. LeBron James po raz pierwszy w swojej karierze zostaje mistrzem w naszej Polskiej Lidze. Zobaczymy pierwszy z ilu właśnie, bo myślę, że pierwszy z wielu potencjalnie się zostanie na długo w tej drużynie, w takim składzie. Zakładam, że też będzie fajny z MVP. No on był też MVP Ligi, więc to jest... No to jest zawodnik, który wiedziałem, że będzie miał dużego case'a na bycie gołtem potencjalnie. Na razie Magic Johnson myślę, że dla mnie jest gołtem, ale LeBron ma dużego case'a. Już ma... Mistrzostwo, MVP-Ligi, prawdopodobnie fajne z MVP, tak jest. I to wszystko właśnie w wieku 22 lub 3 lat więc świetlana jeszcze przyszłość jest przed Lebronem. Fajne też, że gliwice mogą przed własną publicznością celebrować. No, mają oni fenomenalny w swojej organizacji. Dosłownie 5-6 lat temu 5-6-7 lat temu wchodzili i już są mistrzami. Podobnie było z rekinami Gdynia w sumie. LeBron oczywiście był Finals MVP. Player Retirement. Glen Rice. Cała kariera prawie byt czy Potem został wymieniony dość szokująco do zielonej góry. Trevor Burke. Billy Owens. On był Man Sixman w Year, jeśli dobrze pamiętam. Cała kariera w Lublinie. Chris Gatling. Radom Gdańsk tutaj. David Wesley. Latrell Spruel. Alfonso Ellis. On był dość długo chyba właśnie. Isaiah Rider, Byron Russell, Brian, Brian Russell. On cała kariera, w prawie cała kariera w Gdyni, Huwan Howard, większość karier w soku. Ramon Murray, Szczecin głównie tutaj, Harmony. Dobra, idziemy dalej. History Changes, nie, to nic nie zmieniamy. Meetings to Rejected 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 Myślę, że nie Ciekawe było ta pewno, ale myślę, że nie Dobra, więc pora teraz na Draft loterię. Draft Loteria. No, kto wygra lotery draftu, prawdopodobnie jeśli nie, nie zawali, ma Kevina Duranta. Port Szczecin. Mam szósty wybór w drafcie. Dziewiąta loteria w ich karierze, w ich historii znaczy Gwiazda Radą. Oni idą w górę. Rycerze Zielona Góra mają piąty pik. Radą właśnie w top 3 mamy. Czyli, no, powiem tak: Radą mają Paula Pierce'a KD i Paul Pierce. Byłoby ciekawe. Czwarty pik w drafcie mają Devil's Zopole. Dobra. Piąta loteria w ich historii. Top 3 teraz, pora. Trzeci pik mają Orły Gorzów Wielkopolski, Radą Wrocław. Ktoś z nich będzie Alduranta, Duranta prawdopodobnie i będzie to Wrocław. Mówiłem, że Wrocław jest w rebuildzie i to jest najlepszy możliwy line scenariusz na te lata, żeby mieć takiego zawodnika jak Kevin Durant, tylko nie mogą nic odwalić. Z pierwszym pikiem w tegorocznym drafcie od Radom Wrocław wybierają Kevina Duranta, tak jest. A więc tak już mówiłem... To jest gość, który może ponownie przyprowadzić, zaprowadzić od Wrocław do mistrzostwa i ponownych sukcesów. Z drugim pikiem w draftie Gwiazda Radą wybierają Grega Udena? Tak jest. Orły Gorzów Wielkopolski z trzecim pikiem wybierają Mike'a Conlego. Devil's Opal z czwartym pikiem wybierają Jeffa Greena. Rycerze wybierają z piątym pikiem Ala Horforda. Port Szczecin z szóstym, Nika Younga. Z siódmym, Tygrys lubym wybierają Maria Milesa. Czerwoni Łódź z ósmym, wybieram Jacques'a Manoaha, dobry wybór na pewno. Smoki Kraków z dziewiątym, wybieram Yi Gianlina, Rycerze wybieram Juliana Wright'a. Słońce wybieram Tadeusa Young'a. Koziołki wybieram Rodniego Stakea. Rekiny gdy wybieram Corey'ego Brewer'a. King Olsztyn, wymiana pierwsza. First rounder i second rounder za Brenta Barego. a Piraci Peja Paige'a Lekicia. Klasztor wybieram Marka Gasol'a, dobry wybór bardzo przy tym piku. Odra Wrocław, wymiana. First rounder i Azubuki za dwa first roundy. tylko, już biorą Arna Bruxa. Port Szczecin robi wymianę. First rounder i Powell za dwa first roundy. A Kielce wybierają Jareda Biały Białystok, wymiana kolejna. First rounder i second rounder za Malona. A Wrocław mają Michaela Eklunda. Wielki Rzeszów wybierałem Ramona Sessionsa. Pion Kielce Jasona Smitha. Puszczę, wybieram biorę Chandlera i biorą Juliana Harrisa. Czy jest jakiś steal draftu? Noem Young potencjalnie. Tadeusz Young może wierzę, że jest w sumie draftu jak tak patrzę. I przejdźmy do player progression już po free agency. I zobaczmy właśnie tutaj jakieś transakcje czy mam ciekawe. Lebron podpisał nowy 4-letni kontakt z Kliwicami. Ebas, patrzę, patrzę bardziej na Sign. Czy ktoś tutaj właśnie zmienił zespół? Boris Sign to właśnie oznaczek, po co ktoś zostaje w drużynie. A się patrzę bardziej na zmiany. Morris, Peterson, Deschon, Stevenson to są właśnie takie nieduże ruchy, a szukamy dużych ruchów. Tyson Chandler podpisuje kontakt ze Szczecinem. To jest dość duży, duży ruch, bym powiedział. Tak, to chyba żadnego właśnie ruchu już nie będzie na tym etapie. Bo zwykle wiadomo, właśnie te największe deale są na początek. Jeszcze sobie też zobaczymy, jak te zawodnicy dobrzy będą, bo zawsze są dobrzy zawodnicy, którzy są na free agents. I tak to właśnie będzie wyglądało co roku, nieważne ile będzie zespołu. Po prostu to jest ten system, właśnie tych, jakby ten salary cap, aby to jak to wygląda, po prostu. Bo tak właśnie z każdej erze jakie to widziałem. Zawsze to właśnie jest, że po prostu dobrzy zawodnicy są free agentami na początek sezonu. Czy widziałem Chris'a Boscha na, na samej górze? Chris Bosch. On zmienił zespół. On nie był w Katowicach. Nie pamiętam gdzie on był, ale on nie był w Katowicach. Nie był Chris Bosch. ale nie, był w Katowicach. Naprawdę? Miałem wrażenie, że nie był, ale dobra, no nie. Się pomyliłem. Miałem właśnie wrażenie, że on był gdzieś indziej, ale nie. To on zostaje w Katowicach, dobra. Idziemy dalej. Teraz też mamy kolejny ciekawy z Westbrook, Derry Gross, Kevin Love na przykład. I jacy free tutaj są? Vince Carter, Vince Carter co roku jest free agentem. Jest Jermaine O'Neal, Wally Jason Richardson, Richard Jefferson, Steven Jackson, CJ Warren, Arthurs, Reeves, ZZ. Tak to naprawdę, tak to na wygląda. I będziemy kończyli. Więc e, prawdopodobnie właśnie będę robił ankietę. W ten sam dzień, w którym ten film wleci powinna być ankieta odnośnie nowych drużyn, które wejdę do ligi na następny sezon oczywiście, teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!